Aneta Pierścińska, zapraszam na środowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. Pierwsza część walnego przerwana po 6 godzinach obrad. Priorytetem tej rady nadzorczej jest jak najszybsze wycieplenie bloku. Kłopoty ostrowieckich spółek gminnych. Nie jestem zadowolony z sytuacji w MPK. Są dopiero w pierwszej klasie, a już mają indeksy. Ja się cieszę bardzo, że ci nasi uczniowie zdobyli tak wysokie miejsca w tej olimpiadzie. W poniedziałek odbyła się pierwsza część walnego zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej Krzemionki. Przybyli na nią mieszkańcy osiedla Stawki. Po gorącej dyskusji trwającej parę godzin mieszkańcy postanowili przerwać obrady i kontynuować je 22 czerwca. W tym roku pierwsza część walnego zebrania członków spółdzielni mieszkaniowej cieszyła się dużym zainteresowaniem. Sala pękała w szwach, wręcz brakowało miejsc siedzących, a mieszkańcy stali w korytarzu. Od początku atmosfera obrad była gorąca. Ponad 2 godziny zajęło przyjmowanie porządku obrad i wybór komisji. Moim zdaniem ustawa jasno precyzuje formy zgłaszania uchwał. Bez względu na to, czy one są głupie, czy one są mądre. Jeżeli 10 członków spółdzielni zgłosi stosowny projekt uchwały do zarządu spółdzielni, to zarząd spółdzielni zgodnie z artykułem 8, znaczek 3, bodajże punkt 9, ma przygotować go formalnie. A państwo albo przyjmiecie, albo nie przyjmiecie. Nie ma obowiązku być mądry, nie ma zakazu być głupi. To wy decydujecie, co możecie zrobić. I podobnie sprawa wygląda z porządkiem obrad. Jeżeli został zgłoszony punkt, w tym wypadku chodzi o Radę Nadzorczą, pani tutaj uprzejma powiedzieć, o odwołaniu bądź nie, nie rozumiem straty czasu. Bo jeżeli pani przekona wszystkich, że jest dobra rada, to jej nie odwołacie, to o czym my gadamy? No o czym my gadamy? Dobrze, przepraszam. Sąd Najwyższy był uprzejmy powiedzieć, nie ma możliwości zmiany porządku obrad. I tak jak pani mecenas powiedziała, jeżeli w porządku obrad zostanie zmienione, to w głosowaniu państwo nie weźmiecie udziału, a to oznacza, że liczba głosów za jest 0, liczba głosów przeciw jest 0 i liczba głosów wstrzymujących jest 0. Co będzie na drugiej części walnego zgromadzenia, tego nie wie nikt. Bo przyjmą ten porządek, rozstrzygną albo w lewo, albo w prawo, to znaczy albo tak powiem utrzymają, czy oddadzą szacunek radzie, albo odwołają. I to jest wszystko, co można w tej sprawie powiedzieć. Mieszkańcy interesowali się losami uchwał poprzedniego walnego. Nie zostały one zrealizowane, gdyż sąd rejestrowy w Kielcach dopatrzył się błędów przy głosowaniu. Sprawę tę wyjaśniał radca prawny. Odmówił wpisania zmian do statutu. Z uwagi na wyrok sądu, powołał się tutaj sąd rejestrowy kielecki na wyrok sądu z 10 stycznia 2014 roku. O nowym sposobie liczenia głosów. Bodajże państwa czerwcowe zebranie, walne zgromadzenie zostało jedno zerwane. Nie został przyjęty w ogóle porządek obrad. Tutaj sąd brał pod uwagę osoby, które zostały wpisane na listę obecności i z uwagi na to nie było kwalifikowanej większości głosów, dlatego sąd rejestrowy kielecki nie zarejestrował zmian w statucie, które były głosowane w miesiącu czerwcu oraz w miesiącu wrześniu 2014 roku. Jest napisane, że wysokość gmin nie uległa zmianie z powodu niespełnienia warunku określonego w artykule 8 ze znaczkiem 3 ustęp 9 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz postanowień statutu spółdzielni paragraf 25 ustęp 5 punkt A. Czy to jest, mogłaby pani wyjaśnić to, co to oznacza, bo dla nas takich mieszkańców to te paragrafy nie znaczy, to niewiele znaczy. To dotyczyło tej nowego sposobu liczenia głosów. Czyli żeby ta ustawa przeszła, to powinno być 2/3? 2/3 osób, które są wpisane na listę.
Emocje sięgnęły zenitu, kiedy doszło do dyskusji. Padło wiele mocnych słów co do funkcjonowania spółdzielni. Najwięcej uwag dotyczyło sposobu zmiany windykacji. Prezes zarządu oświadczyła, że wynika to m.in. ze zmiany przepisów. No, ale w każdym razie koszty windykacji obecnej, jak i teraz została, znaczy umowa, jaka została zawarta przez zarząd z firmą zewnętrzną windykacyjną, opierają się na czynnikach, ponieważ windykacja generalna stanowi koszt uzyskania przychodu danego przedsiębiorstwa. Nasza spółdzielnia, jak wiecie Państwo, ma przychody i koszty z różnych tytułów. Z tytułu prowadzenia działalności GZD i z tytułu prowadzenia działalności innej niż GZD. I koszty windykacji, jakie teraz spółdzielnia będzie ponosiła, są zaliczone właśnie w tę drugą część kosztów. Czyli nie pozwalamy na to, żeby obciążały bezpośrednio dłużnika. Przepis mówi wyraźnie, że kosztami windykacji nie można obciążyć bezpośredniej osoby, ponieważ koszt windykacji jest kosztem firmy, kosztem przedsiębiorstwa, prowadzenia działalności. Członkowie spółdzielni wyrazili swój sprzeciw również przeciwko działalności nowej firmy windykacyjnej. Przedstawiciel firmy tłumaczył zasady ściągalności zadłużenia. Proszę Państwa, moje nazwisko Jacek Koliński, reprezentuję Kancelarię Prawną Windykacyjną, która świadczy usługi windykacyjne na rzecz do Państwa spółdzielni mieszkaniowej. W pierwszym załączniku, który otrzymaliśmy do windykacji, są to sprawy. I teraz proszę zwrócić tutaj uwagę, tu jakie, bo nie będę tego powtarzał. Sprawy gdzie? Są wydane nakazy do zapłaty, 2, 3, 5 różnie. Są to sprawy, które były u komornika i zakończyły się wielokrotnie bezskuteczną egzekucją. Są to sprawy, które były w poprzedniej firmie windykacyjnej i niestety ta firma sobie z tym nie poradziła i są to sprawy, gdzie w 80% są wyroki ekskluzyjne. Proszę Państwa, to wygląda tak. A te pieniądze są w szafie schowane w testeczkach i nie widzą tu banknotów, tylko wyroki. I proszę Państwa, jeżeli uważacie Państwo, że te wyroki cokolwiek, w czymkolwiek Państwu tutaj pomogą, to ja poproszę, żeby ktoś na ten temat tu zabrał głos. Proszę Państwa, ja powiem tak. Ten pakiet spraw, który tutaj otrzymaliśmy, na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, że są to sprawy, tragedie spółdzielców. I tym ludziom trzeba ogólnie tutaj pomóc. To nie polega tutaj na tym, żeby ich niszczyć, robić im jakieś tam utrudnienia i tak dalej. Tylko tym ludziom trzeba dosłownie tutaj pomóc. A ja nie wiem, czy ktoś z dzisiaj ze zebranych jest, który jest na tej liście, on na pewno nie pokaże się, ja to rozumiem. Ja odbyłem tę rozmowę z około 80% tych ludzi. Z wieloma z nich przedyskutowałem po kilkanaście tutaj godzin. Są to ludzie, którzy stracili tę pracę, choroby. Ale proszę też wychodzić. To choroby, nowotwory, jakieś inne sytuacje, ale jeszcze się da coś z tym zrobić. I przy odpowiednim oprowadzeniu tych ludzi, ci ludzie powoli wychodzą z tych zobowiązań. Jest to bardzo ciężka praca, która wymaga naszego wieloletniego doświadczenia. Proszę Państwa, jeszcze powiem tak. A o jaką kwotę to chodzi? Może Pan podać? Ale gdzie to jest? Do windykacji. Jaką Pan prosił o spółdzielnię? Do windykacji. Proszę Pana, jest to jawna tutaj, proszę Pana, kwota 1 603 270. Czy z tej kwoty już Pan odzyskał ile na dzień dzisiejszy? Proszę Pana, na dzień dzisiejszy z tej kwoty odzyskane jest około 100 000 zł. Pytanie jest proste.
50 a 12%. No chwileczkę, no 12% 50%. No to słuchajcie, to są straszne pieniądze. I teraz ja bym chciał usłyszeć jako członek spółdzielni płacący i wszystkie, nie zalega w ogóle szczęście, za jedno czy tam drugie mieszkanie, obojętnie. I chciałbym, jak zarząd podchodził, że podpisał umowę na 50%. Proszę Państwa, spółdzielnie mieszkaniowe w Polsce, prezes jest zadłużony, też straszne pieniądze są, zalegają ludzie, okropne pieniądze. To proszę Państwa, przechodząc na 1,5 miliona, czy tam 1,2 miliona, czy 2 miliony, proszę Państwa, siadamy do stołu okrągłego i rozmawiamy. Mam 3 firmy, 4, a nie wyjmuję jednego pana i 50% się męczy. No chwileczkę, to ja przyjdę i powiem Państwu, że mogę to zrobić za 10%. No i krótka pinka. A Pani Państwo podpisał, zaraz chwileczkę, ja nie przeszkadzałem, jak Pani mówiła, Pani Prezes. I krótka sprawa jest. I teraz tak, odzyskanie 100 tysięcy, 50 tysięcy idzie już. Następne 1 500 000. Przepraszam bardzo. My, członkowie spółdzielni, wszyscy tutaj siedzący, mamy pokrywać te koszty i Pani tu miała konkretny taki temat. No dlaczego my mamy pokrywać koszty, bo Pani Prezes mówi, że no my nie możemy ściągać od człowieka, który jest już dobity i kryć indykację. To my mamy wszyscy członkowie pokrywać, to słuchajcie, my idziemy do bankructwa. Ja Państwu powiem krótko. Ja nie głosowałem za tą planą nadzorczą, ale tu siedziałem z kolegami i powiedziałem, ja Wam daję rok czasu, proszę Państwa, teraz walne rozliczy. I zaczynacie robić numery, proszę Państwa. Proszę Państwa, numery zaczynacie robić, dlatego że tyle lat człowiek, co przepracował w spółdzielczości i widział Państwa zachowanie na radach nadzorczych przez telewizję Krzemionki, po prostu puszczane w telewizji, to nienormalnie krew zalewała, za przeproszeniem Państwa. Szkodził Pan już? Jeszcze nie. To proszę szkodzić. Nie skończę. My jesteśmy członkami. Przytoczyć jedną sprawę. Tu co był temat zmiany porządku obrad. Bo prezes Jankowski powiedział, że nie można skreślać porządku. Poszedł do stołu, może pomyłka, nie wiem, powiedział, że można. Proszę Państwa, dostaliście jako członkowie spółdzielni, jakie mamy prawo. I Państwu przeczytam. Żądanie zgromadzenia oznaczonej sprawy porządku obrad najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią walnego zgromadzenia do dnia 25 maja na wniosek 1/10 liczby, czyli 547 osób. A tu wstaje Pani i mówi, proszę wyrzucić z porządku obrad. Słuchajcie, to jest statut, to jest prawo spółdzielcze, kochani. Nie będzie gaska ludzi jednak i osoby rządzić, żeby to przeszło. No ludzie, następne. Zgłaszanie projektów uchwał popartych przez co najmniej 10 członków najpóźniej na 15 dni przed pierwszą częścią zgromadzenia. Kochani, gdzie jesteśmy? Zgłaszanie poprawek do projektów uchwał przygotowanych przez spółdzielnie zgodnie z porządkiem obrad najpóźniej na 3 dni. To każdy z nas na walnym stanie powie, wyłamy te wszystkie, cały porządek obrad. Nie można tego robić. Kochani, jest statut i prawo spółdzielcze. Statut i prawo spółdzielcze. I dlatego my, jako członkowie, którzy spółdzielnia i jest napisane w statucie i prawie spółdzielczym. My, to jest nasz majątek. Prywatny majątek członków spółdzielni, proszę Państwa, nie jeden, trzy, czterech osób. Prywatny nasz majątek. Do czego zmierzamy? Walczymy o swoje, nie przyjdzie gość, weźmie 50%, tylko my chcemy, bo Pani usłyszy, dlaczego zarządu to jest 50, a nie 12%. Bo to są koszty. I dlaczego nie ma przetargu na tą firmę? Bo powinna być, jeśli takie są koszty, nie umieją ściągać, to proszę bardzo, proszę zrobić przetarg. Prezes Marzena Goc broniła decyzji zarządu, gdyż w jej opinii umożliwia to odzyskanie zaległości czynszowych, które rosły przez szereg lat. Daliśmy do firmy indykacyjnej na okres próby jednego roku 50 dłużników, którzy w żaden sposób nie byli ściągani przez żadne siły, ani nasze spółdzielcze, ani sądowe, ani komornicze, ani innej firmy indykacyjnej. Zaryzykowaliśmy i daliśmy do firmy zewnętrznej
co? To nas kosztuje. Proszę Państwa, jeżeli nic nie zrobimy z tymi ulgami, z tymi zaległościami, w tym roku będziemy musieli wpisać, zrobić odpis aktualizujący na 2,5 miliona złotych. Wtedy wszyscy Państwo będziecie musieli ponieść tego koszty. Nie mogło również zabraknąć pytań dotyczących dociepleń. Pełniący obowiązki przewodniczącego Rady Nadzorczej Witold Orłowski zapowiedział przyspieszenie tempa wykonywania tych robót jeszcze w tym roku. Priorytetem tej Rady Nadzorczej jest jak najszybsze docieplenia bloków. I my to chcemy za wszelką cenę prowadzić. W tym roku jest praktycznie zaplanowane 10 bloków docieplenia. 9 na sobie! Proszę Państwa, nas, te docieplenia, które są akurat na ten rok, są dla nas regulaminy, dla nas na Rady Nadzorczej, też te regulaminy nie są praktycznie nie wiadomo z czego to wynika, dlaczego to robi. Ja też mieszkam w bloku 39, nie wiem dlaczego zostało docieplone tylko 37, a 38 chyba 37, a 39 i 40 jest jeszcze nie docieplone. Akurat 40 chyba w tym roku będzie docieplona. Także zostanie to wyjaśnione. Ale u nas jesteśmy w tym roku sytuacji. Że nie docieplają, a 40 ma największe zadanie. Tak, proszę Pani, ale jeszcze 39 jest jeszcze mniejsze, dlatego nas trzymają regulaminy wewnętrzne z budżetu mieszkaniowego, czyli zobrazowały 7 punktów takich dzikich o zadłużeniu, o długości mieszkań wewnętrznych i potem z tym mieszkania są docieplane. Ja też bym chciał, żeby były docieplane bloki, które są po prostu niezadłużone. Ale nie można dać mieszkańcom, gdzie jeden dłużnik jest zadłużony czy już na 50 tysięcy i karać. Po 6 godzinach obrad członkowie spółdzielni podjęli decyzję o przerwaniu obrad i ich wznowieniu 22 czerwca. Głównym powodem była zbyt mała frekwencja na sali. Głosowanie w tej sytuacji mogło być narażone na uznanie go za nieważne. Czarne chmury zbierają się nad ostrowieckimi spółkami gminnymi. MPK ze względu na koszty zlikwidował połączenia pozawiejskie, a MEC wciąż negocjuje spłatę kredytu do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Przez wiele lat spółki gminne były pod parasolem ochronnym gminy. Teraz może przyjść czas, aby płacić za brak wcześniejszych decyzji. Najgorsza sytuacja jest w MPK, która od wielu lat notuje deficyt finansowy. Od czerwca dyrekcja tej firmy podjęła decyzję o likwidacji kursów pozamiejskich. Prezydent Górczyński nie wyobraża sobie, aby doszło w tej firmie do wstrzymania wypłat dla pracowników. Nie jestem zadowolony z sytuacji w MPK. Nie dopuszczam takiej możliwości, aby w dalszym ciągu nie były na bieżąco regulowane zobowiązania tej spółki, przede wszystkim wobec pracowników, wobec ZUS-u i wobec kontrahentów. Zarząd musi się wykazać właściwym podejściem. Nie będę tego dalej tolerował. Ale Panie Prezydencie, nie wyznaczył Pan żadnego terminu, do którego zarząd ma przedstawić plan naprawczy, jedną z czterech wersji. I decyzja Szanowni o Państwo, tej firmy to jednak w Pana rękach i rękach samorządu. Mam pełną świadomość tego, że ta decyzja jest w moich rękach i ta decyzja zostanie podjęta. Równolegle pracujemy w kilku zespołach. Ze swej strony zdyscyplinowałem zarząd, aby te dokumenty przygotował, ale pracuję też wewnątrz Urzędu Miasta inna grupa, która ma mi przedstawić konkretne rozwiązanie. Spotykam się też z prezydentami innych miast, żeby móc porównać ich propozycje, które już wdrożyli, co do komunikacji, co ma ułatwić podjęcie decyzji, słusznej, właściwej decyzji co do losów ostrowieckiego przedsiębiorstwa komunikacji. Również gmina będzie prawdopodobnie zmuszona do udzielenia gwarancji finansowych dla miejskiej energetyki cieplnej. MEC musi w tym roku rozpocząć spłacanie zaciągniętych kredytów w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska.
Dotychczas spłaty te były przesuwane. Obecnie trwają trudne rozmowy prezydenta z funduszem. Spotkanie w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska z wiceprezesem panem Gdańskim i z trzema dyrektorami departamentów, bardzo trudne dla nas, dla miasta i dla zarządu spółki MEC. Przykro mi o tym powiedzieć, ale wytrącano nam argument z rąk w negocjacjach polegający na tym, że przez ostatnie 4 lata nie było żadnych dyskusji dotyczących spłaty tego długu, który został zaciągnięty 11 kwietnia 2001 roku. Z 20 milionów do oddania jest 48 i termin wymagalny jest w 2015 roku pierwszej raty w wysokości 2 600 000 zł. I tutaj argumentacja ze strony miasta jako właściciela większościowego, bardzo słuszna i bardzo konkretna, no spotkała się z takim odzewem, że niestety, ale przez ostatnie lata miasto i spółka nie wykazała się chęcią rozpoczęcia spłat tego długu, co pozwoliłoby na elastyczniejsze stanowisko Narodowego Funduszu. Wprost dano do zrozumienia i zapowiedź jest taka, że dzisiaj po zmianie władzy, po zmianie prezydenta i zarządu, no, oczekują rozpoczęcia realizacji i wtedy dopiero możemy mówić o kolejnych rozmowach trudnych dotyczących renegocjacji tej umowy. Ona jest możliwa. Tutaj też podkreślam, że jest zrozumienie co do działań proekologicznych realizowanych przez tą spółkę i do zamierzeń miasta w tym zakresie, a miasto będzie inwestować właśnie bardzo mocno w proekologiczne inwestycje. Również pojawiły się informacje o trudnej sytuacji finansowej ostrowieckiego MWiK-u. Wodociągi również muszą spłacać raty zaciągniętego kredytu. Firma dla poprawy płynności zdecydowała się na zmianę zasad rozliczania z indywidualnymi odbiorcami. Na razie prezydent uspokaja, że sytuacja nie jest groźna dla funkcjonowania miejskich wodociągów. Sytuacja w MWiK-u jest stabilniejsza. Nie widzę tutaj żadnych zagrożeń. Ta spółka nie ma zaciągniętych takich kredytów i takich zobowiązań. I tutaj jest zgoła odmienna sytuacja, więc uważam, że bardzo stabilna. Czy najbliższe wybory parlamentarne rozbiją obecną koalicję w powiecie? Według jednej z lokalnych gazet w powiecie doszło do sporu pomiędzy PiS-em a Platformą Obywatelską. Że będzie to trudna koalicja, było wiadomo z góry. Wprawdzie wybory do powiatu wygrało Prawo i Sprawiedliwość, to drugim partnerem mógł być Komitet Jarosława Górczyńskiego bądź radni Platformy Obywatelskiej. Po załamaniu się rozmów z pierwszym, PiS stworzył układ z PO. Teraz w związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi pojawiły się naciski, aby rozwiązać tę koalicję. Na razie liderzy zaprzeczają, aby miało dojść do zmian w powiecie. Według ostatnich doniesień medialnych niby coś jest na rzeczy, ale parafrazując słowa Marka Twaina, pogłoski o naszej śmierci są stanowczo przesadzone. Nie sądzę, żeby przedstawienie tego w taki sposób było zgodne ze stanem faktycznym. Koalicja jest, trwa. Oczywiście wiadomo, że dojście do kompromisu w wielu sprawach nie jest łatwe, ale osiągamy ten kompromis jak na razie i wydaje się, że ta koalicja na dzisiejszy moment nie jest zagrożona. Koalicja w powiecie trzyma się bardzo mocno. Obaj liderzy mają również ambicje wykraczające poza powiat. Starosta jest przymierzany na listę PiS-u i to na wysokim 4. miejscu. Swojego udziału w wyborach nie wyklucza również wicestarosta. W tej chwili po zwycięskich wyborach prezydenckich Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało pokazać, że ma mocną reprezentację, że ma mocne osoby, które chcą i będą zmieniać Polskę. Jesteśmy w trakcie rozmów nad tym, jak mają wyglądać listy wyborcze Prawa i Sprawiedliwości, zarówno do Sejmu, jak i do Senatu. Natomiast są to dopiero szkice list, nie mogą
mogę dokładnie powiedzieć, jak one będą wyglądały, bo prace nad nimi trwają. Czy Pana miejsce w pierwszej czwórce by satysfakcjonowało? Jeżeli Pan by się decydował, to by się startował. Powiem tak, decyzję podjąłem w duchu, ja już wiem, co powinienem robić, natomiast nie chcę uprzedzać faktów. W momencie, kiedy te listy będą już listami kompletnymi, wtedy wszyscy się dowiedzą, jak one wyglądają. Za wcześnie jeszcze w tej chwili na takie konkrety. Myślę, że to już niedługo wszyscy się dowiedzą, kto będzie startował, z jakich miejsc. Natomiast my tutaj w samorządzie staramy się nie przenosić tych konfliktów ogólnopolskich między naszymi ugrupowaniami politycznymi. Mamy tutaj sporo spraw do załatwienia w samorządzie, także te wektory wyznaczane właśnie tam w Warszawie nie mają wpływu na to, jak my się tutaj porozumiewamy. Są dopiero w pierwszej klasie, a już mają indeksy na wszystkie uczelnie techniczne. Takim sukcesem mogą się pochwalić uczniowie 3. Liceum Ogólnokształcącego imienia Władysława Broniewskiego, którzy znaleźli się w gronie finalistów Olimpiady w Świdnicy. Uczniowie 3. Liceum osiągają dobre wyniki na olimpiadach nie tylko z przedmiotów, które są objęte programem nauczania w tej szkole. Tak było również w Świdnicy na Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości, gdzie Klaudia Wiśniewska i Paweł Kowalski zostali jej finalistami. Uczniowie bardzo blisko byli zdobycia tych najwyższych laurów, czyli zostania laureatami. To zabrakło im dosłownie 3-4 punktów. Bardzo była wysoka, mocna rywalizacja. Bardzo mocno byli przygotowani nie tylko nasi uczniowie, ale wszyscy biorący udział w tej olimpiadzie. Ja się cieszę bardzo, że ci nasi uczniowie zdobyli tak wysokie miejsca w tej olimpiadzie. Mają zapewnione miejsca już na wyższych uczelniach technicznych, mają indeksy na te uczelnie. Olimpiada była wieloetapowa i wymagała od uczestników bardzo dobrego przygotowania. Olimpiada składa się z dwóch części. Pierwsza część to była część okręgowa. Tam pisaliśmy test, następnie odpowiadaliśmy ustnie 10 z najlepszych osób. Udało nam się zakwalifikować. Następna część to było trzydniowy wyjazd do Świdnicy. W tym roku olimpiada odbywała się w Świdnicy właśnie. Tam były 3 osoby z każdego okręgu. My również byliśmy z okręgu świętokrzyskiego. I każdego dnia pisaliśmy jeden test. Trzeciego dnia to było podsumowanie na sali razem z występem artystycznym. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.